Z kosmosu nie można zobaczyć wielkiego muru chińskiego. To tylko mit, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. NASA to potwierdziła, a teraz wy też to wiecie. Jednak mur i tak jest naprawdę niezwykłym obiektem. A wy macie szczęście, bo dzisiaj tam pojedziemy, więc zapnijcie pasy i szykujcie się na długą podróż. Jedziemy do Chin, największego kraju w Azji i trzeciego co do wielkości na świecie. Chiny mają ponad 1,3 mld mieszkańców, co sprawia, że są też najbardziej zaludnionym na świecie krajem. Choć Indie są coraz bliżej tego wyniku i pewnie niedługo zajmą pierwsze miejsce. Chiny to także jeden z najstarszych narodów świata. Mają nieprzerwane 3,5 tysiąca lat historii pisanej, ale cywilizacja istniała na tych terenach już dużo wcześniej. Historycy uważają, że ten kraj nie został zaludniony przez osadników, którzy przybyli z innych rejonów. Chińska cywilizacja najprawdopodobniej uformowała się z ludzi z epoki kamienia, którzy zamieszkiwali te tereny od czasów prehistorycznych. Nic więc dziwnego, że to państwo jest przesycone historią i pełne starożytnych zabytków, a ja pokażę wam dwa największe z nich. Jesteśmy przy Wielkim Murze. Ma ponad 21 tysięcy kilometrów długości, prawie 5 razy więcej niż odległość między Nowym Jorkiem a Los Angeles i nieco więcej niż odległość między biegunami północnym i południowym. To robi wrażenie nawet dzisiaj. Oczywiście budowa tak wielkiego obiektu musiała zająć trochę czasu. W rzeczywistości trwało to przez wiele wieków. Na pewno wiecie, że starożytne miasta miały wokół siebie mury, które miały chronić mieszkańców przed najeźdźcami. Podobnie było w Chinach. Pierwszy chiński cesarz zjednoczył kraj w 220 roku przed naszą erą. To on wpadł na genialny, ale bardzo ambitny pomysł, żeby zamienić wszystkie mury miejskie w jeden wielki mur, który chroniłby granice kraju. I tak rozpoczęła się budowa. Na początku do stawiania muru używano ubitej ziemi i drewna. Każdy kolejny cesarz kontynuował projekt tworzenia Wielkiego Muru, wzmacniając go i poszerzając, naprawiając, ale i unowocześniając techniki budowlane. Niektórzy używali cegieł do budowy, inni przechodzili na bloki granitowe i marmurowe. Wieże strażnicze i platformy również nie były częścią pierwotnego projektu. Dodano je 19 wieków po rozpoczęciu budowy. Konstrukcja jest więc dość niespójna pod względem materiału, ale to tylko dodaje jej uroku i pokazuje, jak wiele wysiłku i czasu wymagało jej powstanie. Można zauważyć, że niektóre cegły mają wyryte napisy. Zostawili je robotnicy pracujący przy budowie. Napisy te były swego rodzaju świadectwem jakości. Zawierają takie informacje jak lokalizacja, ilość użytego materiału i nazwiska urzędników, którzy zatwierdzali decyzje budowlane. Dzięki temu w razie problemów z jakością materiałów lub konstrukcją od razu było wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. Należy również pamiętać, że mur jest trujący. Aby zapobiec uszkodzeniom powodowanym przez owady, do zaprawy użyto arsenu, trującego pierwiastka chemicznego. Lepiej więc nie lizać cegieł w razie, gdybyście mieli taką dziwną zachciankę. Budowy zaprzestano pod koniec XIX wieku, ponieważ mur stracił swoje strategiczne i militarne znaczenie z powodu postępu technologicznego. W dzisiejszych czasach mury są znacznie mniej efektywne niż kiedyś i mają niemal zerową skuteczność obronną. Budowa trwała ponad 2000 lat, co oznacza, że był to najdłużej trwający projekt budowlany na świecie. Niestety, dziś Wielki Mur nie prezentuje się najlepiej. Szacuje się, że tylko 8% pozostaje w dobrym stanie, a reszta jest w znacznym stopniu uszkodzona. Ponadto mniej więcej 1/3 muru zniknęła bez śladu, zarówno z powodu naturalnej erozji, jak i szkód wyrządzonych przez człowieka. W ubiegłym wieku wymontowano z niego wiele cegieł, aby wykorzystać je do budowy gospodarstw i domów. Mur jest rozbierany kamień po kamieniu nawet dzisiaj, ale tym razem przez turystów. Sporo z nich zabiera jakiś kawałek na pamiątkę. To w sumie sporo kamieni, biorąc pod uwagę, że Wielki Mur odwiedza rocznie ponad 50 milionów osób. Tak więc z naszej dzisiejszej wycieczki nie zabierajcie żadnej pamiątki, wystarczą wam wspomnienia. Złóżmy teraz wizytę w zakazanym mieście. Jest to Pałac Cesarski, którego budowa trwała 16 lat i została ukończona 600 lat temu. Do dziś jest to największy pałac na świecie. Ma 980 budynków i ponad 8 tysięcy pomieszczeń. Dlaczego nazwano go zakazanym miastem?
Cóż, wieki temu zwykli ludzie nie mogli po prostu chodzić po jego ulicach, ponieważ był to dom cesarza i uważano je za święte miejsce. Nikt nie mógł wejść ani wyjść z miasta bez zgody władcy. Dziś Chińczycy częściej nazywają to miejsce dawnym pałacem, oczywiście po chińsku, więc nie oczekujcie, że będę potrafił to wymówić. Styl budowli w mieście nie jest przypadkowy. Detale odzwierciedlają motywy z tradycyjnej chińskiej architektury, a kolory są dobrane według filozofii Feng Shui. Dachy budynków są żółte, co symbolizuje najwyższą władzę cesarza. Większość ścian i kolumn jest natomiast czerwona, bo ten kolor reprezentuje ogień, ziemię i silne wsparcie. Podłogi wykonane są z tak zwanej złotej cegły. Nie jest to prawdziwe złoto, ale co ciekawe, ma nawet większą wartość. Bardzo trudno je wyprodukować, a zwłaszcza skopiować starożytną technikę. Dwie oryginalne płytki z zakazanego miasta zostały sprzedane za 800 tysięcy juanów, czyli 115 tysięcy dolarów amerykańskich. Na dachach można też zobaczyć posążki zwierząt. Podobnie jak kolory, zwierzęta mają duże znaczenie w chińskiej kulturze. Najpotężniejsze są smoki, feniksy i lwy. Smoki symbolizują siłę i szczęście i są kluczowe dla kultury tego kraju. Pojawiają się wszędzie, w przysłowiach, legendach, astrologii, sztuce i tak dalej. W starożytnych Chinach cesarza nazywano synem smoka, więc zdaje się, że Targaryenowie nie byli pod tym względem wyjątkowi, a zwykłym ludziom nie wolno było nawet posiadać przedmiotów ozdobionych smokami. Jeśli chodzi o Feniksa, to w mitologii chińskiej pojawienie się tego baśniowego ptaka podczas wstępowania na tronę nowego cesarza było dobrym znakiem. Feng Shui Feniks jest również symbolem szczęścia, a ustawiony we właściwym miejscu wnosi pozytywną energię do domu. Lwy oznaczają siłę i moc. Zawsze występują w parach, samiec i samica, i pełnią rolę strażników. Liczba posągów zwierząt na dachu pokazuje znaczenie budynku. Miasto jest wykonane z drewna i bez użycia gwoździ, które są uważane za symbol agresji. Można sobie wyobrazić, że drewniane miasto stanowi poważne zagrożenie pożarowe. Choćby niewielki ogień i miasto o sześciowiekowej historii szybko obróci się w popiół. Tak więc zapobieganie pożarom jest tam traktowane bardzo poważnie. Miasto ma całą masę sprzętu przeciwpożarowego, a nawet specjalny oddział strażaków, którzy znają każdy zakamarek lepiej niż własne mieszkanie i codziennie patrolują ulicę. Spacerując po mieście, można zauważyć coś bardzo nietypowego. Na dachach nie ma absolutnie żadnych ptaków. Przy budowie wzięto pod uwagę ten aspekt, a inżynierowie skonstruowali dachy w szczególny sposób, aby żaden ptak nie mógł na nich wylądować i usiąść. Kolce na skraju dachów są szersze niż ptasie pazury, a płaszczyzny mają bardzo duży spadek. Ponadto wykonano je ze śliskich dachówek, więc ptaki nie mogą na nich wylądować. Co Chińczycy mają przeciwko ptakom? Cóż, dzięki tym rozwiązaniom miasto jest zdecydowanie czystsze i wygląda bardziej efektownie. Nie znajdziecie tam ptaków, ale jest ponad 100 kotów. Właściwie są one ważną częścią tej historii. Niektóre z tych kociaków są potomkami królewskich rodów. Widzicie, dwie cesarskie dynastie, które żyły w zakazanym mieście, trzymały koty. Dynastie te później upadły, ale zwierzaki pozostały i żyją tam do dziś. Oczywiście przez te wszystkie lata dołączyło do nich sporo zupełnie zwyczajnych kotów, ale wszyscy i tak są zadowoleni i nikt nie będzie przecież przeprowadzać testów DNA, aby zobaczyć, który kociak jest potomkiem pupilnym cesarskiej rodziny. W końcu tak samo patrolują ulice, polują na myszy i zabłąkane ptaki, no i strzegą miasta. Dlatego wszystkie koty są tam mile widziane.